Ostatnio takich wydarzeń miało miejsce kilka. Obok ZIT-u, które jakby zebrałem w sobie wiele różnych projektów, które są takimi zintegrowanymi projektami służącymi wspólnemu dobru, które nawzajem się przenikają i uzupełniają. Obok tych dwóch ZIT-ów, czyli Kołobrzesko-Białogardzkiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, mamy jeszcze 6 kontraktów terytorialnych. I tam ta wzmożona liczba umów, która jest podpisywana, też robi wielkie wrażenie, tak jak i tutaj ta liczba umów, która jest przede mną. To są duże ilości projektów i duże pieniądze, które w ślad za tym idą. Cieszę się, że tutaj też w naszym Koszalińsko-Kołobrzesku-Białogardzkim ZIT-ie też nastąpiło takie dość duże przyspieszenie i te umowy już niemalże wszystkie będą podpisane i te projekty ruszą. Ale oprócz tego wydarzenia zitowskiego, które dzisiaj też zawrzemy, tych 3 umów, czyli umów z gminą Tychowo, Polanów i Białogard, też mamy dzisiaj umowę, która wieńczy konkurs na turystykę aktywną, tak, panie prezydencie? Turystyka aktywna, czyli z działania 4.9. Tym samym alokacja w działaniu 4.9 i w ogóle w tej części dotyczącej turystyki, daleko idącej, można powiedzieć, kultury, jakby się wyczerpuje, tam zostaną tylko pieniądze już na uzdrowiska i to te takie oznaczenie strategiczne dla województwa, znaczeniu kluczowym. I można powiedzieć, że to działanie i alokacja tym działaniu zostanie już wyczerpana. No cóż, to ja może tyle. O samych projektach pewnie opowiedzą, jestem przekonany, że lepiej opowiedzą sami zainteresowani, którzy będą te umowy dzisiaj ze mną zawierali. Rozumiem, że na początek pan prezydent o zagospodarowaniu Góry Chełmskiej. Tak, tak. Pamiętają państwo, że w ubiegłym roku pokazywaliśmy koncepcję zagospodarowania Góry Chełmskiej. Mówiliśmy oczywiście, że będziemy szukać finansowania na to przedsięwzięcie. To jest etap pierwszy obejmujący obszar od ulicy Rolnej do, można powiedzieć, szczytu Góry Chełmskiej, do sanktuarium na Górze Chełmskiej, 3 600 000, prawie 3 700 000 wartość projektu. To jest koncepcja, która w tej chwili w międzyczasie została oprojektowana, w międzyczasie otrzymaliśmy wszystkie pozwolenia na budowę, składająca się oczywiście, tak jak wtedy mówiliśmy, ze ścieżki rowerowej, która połączy kładkę z parkingiem pod sanktuarium przy ulicy Słupskiej oraz całą sieć ścieżek rowerowych wraz z miejscami do aktywnego wypoczynku, wraz z różnego rodzaju przystankami ekologicznymi. Ich będzie kilka, poświęconych zarówno drzewom, jak i zwierzętom, które można zobaczyć na Górze Chełmskiej i nie tylko. Też miejsca edukacyjne związane z segregacją odpadów, miejsca związane z fenologią. To jest taka zagadka, to jest nauka o tym, jak wyglądają drzewa w poszczególnych fazach rozwoju w ciągu roku, czyli takie zagadki dla tych, którzy są zainteresowani przyrodą, są zainteresowani rozpoznawaniem ptaków, bo po charakterystycznych elementach wyglądu, tak żeby widząc naprawdę na Górze Chełmskiej ptaka, można było rozpoznać, co to jest za ptak, jakiego gatunku i czy przez przypadek nie ma. Są oczywiście siłownie zewnętrzne, są tablice edukacyjne, są urządzenia rekreacyjne, więc to są trasy dla każdego. Od tych najprostszych, najłatwiejszych dla naszych najmłodszych, można powiedzieć, mieszkańców, znaczy ich mam i mieszkańców, bo one się będą się mamy mogły poruszać z wózkami na tych trasach, po trasy trudne dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Wiemy, że Góra Chełmska to jest też teren, który jest bardzo intensywnie użytkowany przez oba kluby i zarówno przez TKKF, jak i przez SFX. Wiele imprez tam się odbywa. W tej chwili można powiedzieć, że będzie można po wykonaniu tego projektu będzie można odbywać te wszystkie imprezy po trasach już przygotowanych. Zmiana wejścia na Górę Chełmską, czyli przebudowany deptak wraz ze ścieżką rowerową bez barier architektonicznych, bo tam niepełnosprawni tym wejściem praktycznie nie mogą się dostać, a w zasadzie też ten projekt ma na celu
otwarcie tej części Góry Chełmskiej dla osób niepełnosprawnych. Droga, która kiedyś dawno temu istniała. Natomiast ona przez dziesiątki lat troszeczkę zarosła lasem i to jest droga sięgająca stadionu, tak żeby można było kiedyś w przyszłości zagospodarowywać szczyt Góry Chełmskiej. Droga wraz z parkingami dla autobusów, która kończy się blisko klasztoru i droga, która się kończy z jednej strony, tu są zaprojektowane parkingi dla autobusów i miejsca, gdzie można wysadzić podróżnych. W tym momencie ona może obsługiwać zarówno stadion, jak i też sanktuarium, które jest tu dokładnie w tym miejscu, tuż obok. Będzie się rozpoczynać przy wszystkim znanym parkingu, tam gdzie rozpoczyna się Leśna Piątka, czyli po drugiej stronie ulicy Słupskiej. W tej chwili mamy pozwolenie na budowę, nie ukrywam, że tutaj będziemy chcieli pozyskać jakieś środki z lasów państwowych. Zmieniły się troszeczkę przepisy i lasy państwowe mogą do 50% tego typu drogi, które obsługują też tereny leśne, bo tu jest, ta droga jest tak poprowadzona, że z jednej strony, po tej stronie są tereny miasta, natomiast po drugiej stronie są tereny nadleśnictwa Karniszewice. Ona, można powiedzieć, że idzie praktycznie po granicy, jeśli chodzi o własności, więc chcemy tutaj, mam nadzieję, że leśnicy się zgodzą i chcemy tą drogę wspólnie zrealizować. Działanie bardzo popularne, które było mocno ograniczone przez samą Komisję Europejską w trakcie tworzenia jeszcze umowy partnerstwa i samego RPO. Jesteśmy po tej fazie nieoficjalnych negocjacji z Komisją Europejską. Wchodzimy w tą fazę negocjacji oficjalnych z Komisją Europejską w kwestii renegocjacji tej umowy partnerstwa i samego RPO, tak żeby z tych działań i z tych osi mniej popularnych, takich, gdzie te pieniądze w zasadzie, w ogóle ich wydatkowanie wydaje się prawie niemożliwe, bo nawet takie są, żeby je przesunąć pomiędzy osiami do tych osi, które są bardziej właśnie, bardziej popularne i bardziej nawet potrzebne w niektórych miejscach, jak na przykład 4.9. Także może po roku 17, 18, może jeszcze jakaś pula pieniędzy na sam koniec jeszcze zostanie. Umowa, którą dzisiaj podpisujemy, a jest ze mną pan prezes Inwestparku Białogardzkiego Miejskiej Spółki, której zadaniem jest tworzenie miejsc pracy, dbałość o rozwój gospodarczy miasta. Dotyczyć będzie uzbrojenia i wybudowania drogi wewnątrz na terenie parku inwestycyjnego. Możemy powiedzieć, że krótka, bo około 300-metrowa droga wewnętrzna w Inwestparku przyniesie społecznie i gospodarczo efekty w postaci około 1000 nowych miejsc pracy. System, który Inwestpark opracował, zachęcania inwestorów i przedsiębiorców do stawiania i umieszczania swoich produkcji i działań na terenie Białogardu, jest na tyle popularny, że mamy pełne ręce roboty. Pan prezes wciąż rozmawia i negocjuje, więc na pewno bardzo szybko zostanie spożytkowany efekt końcowy i liczymy na to, że przyniesie to może nawet więcej niż 1000 miejsc pracy. Dofinansowanie niecałe 700 tysięcy, ale dla nas to bardzo wiele. Z naszej strony dokładamy jak zwykle też dość dużą kwotę, ale przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że w gospodarkę na terenie Białogardu i w rozwój gospodarczy miasto dokładało zawsze duże pieniądze, zawsze miało innowacyjne pomysły, także i teraz nie stronimy od tej osi. Cieszymy się, że dzisiaj ta umowa zostanie podpisana. Dziękuję. Przede wszystkim się bardzo cieszymy, że taki moment nastąpił, że po ciężkiej pracy i całego przygotowania ZIT-u przystępujemy do podpisywania umów. Wiemy, w jakich bólach ten ZIT się nam rodził, a szczególnie dotyczył to takich gmin, które znajdowały się na obrzeżu Polanów, Bobolice, Tychowo, gdzie zabiegaliśmy mocno, aby w tym ZIT-ie się znaleźć. Dlatego tym bardziej nas to cieszy, że te kontrakty wojewódzkie dla gmin nie bardzo wychodzą, a gminy, o których tutaj wspomniałem, mogą skonsumować niemałe środki z pożytkiem dla mieszkańców naszych miejscowości. Bardzo się cieszę, że duży projekt dotyczący
gminy Polanów, samego Polanowa oraz miejscowości przyległych do Polanowa, Rzeczyca Wielka, Jacinki i połączenie tych miejscowości drogami rowerowymi, plus wybudowanie w centrum Polanowa bardzo nowoczesnego centrum przesiadkowego z poczekalnią, ze skrzynkami nabagażowymi, tam gdzie rowerzyści będą mogli się przesiadać, z budową bardzo nowoczesnego parkingu. Cała wartość projektu prawie 3 miliony, właściwie 3 miliony złotych. Dofinansowanie 2 miliony 300 tysięcy. To jest 77%. Liczymy to, że poprzetargowo ta wartość projektu będzie mogła być dofinansowana do maksymalnej kwoty 85%. Realizujemy ten projekt z działania niskoemisyjność i myślę, że w roku następnym cały projekt zostanie zrealizowany i tym samym wykonamy następny etap rowerowy na terenie gminy Polanów. Projekt, który jest w tej chwili już w przedsionku realizacji, ponieważ po podpisaniu umowy rozpocznie się właściwy moment realizacji tego projektu, dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej z centrum Tychowa w kierunku dworca kolejowego. Będzie to ścieżka, która zastąpi w tej chwili praktycznie już bardzo wyeksploatowaną, nie do użytku dukt pieszy. Będzie ona zupełnie w innym standardzie i oczywiście przystosowana do tego, żeby poruszać się po niej bezpiecznie, komfortowo, ale także będzie stanowiła pewnego rodzaju uzupełnienie naszych inwestycji, ponieważ będzie prowadziła właśnie z centrum Tychowa w kierunku właśnie rozpoczynającej się inwestycji drogowo-chodnikowej, która zamknie całą pętlę centrum Tychowa, dworzec kolejowy. Ta inwestycja, o której mówię, będzie inwestycją dofinansowaną z PROW-u. Te 85% pozwoli naszej gminie zrealizować ten chodnik, tą ścieżkę pieszo-rowerową i tak naprawdę opiąć Tychowo, centrum Tychowa i okolice Tychowa właśnie takim duktem pieszo-rowerowym, ponieważ istniejące ścieżki, które budujemy sukcesywnie, będą stanowiły spięcie całej tej inwestycji. Projekt bardzo oczekiwany, projekt bardzo, bardzo mozolnie przygotowywany. Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj sfinalizować właśnie praktycznie półtora roku przygotowań do tej inwestycji. Opiewa na kwotę 960 tysięcy całość, 816 tysięcy dofinansowania. Przy ścieżce rowerowej, pieszo-rowerowej, tej, która będzie w tej chwili powstawała, powstaną dwa centra przesiadkowe, tak zwane wiaty rowerowe, gdzie będzie można rower zostawić swój, ewentualnie wypożyczyć i przejechać ten kawałek, bądź poruszać się po Tychowie. To bardzo innowacyjny pomysł, to jest w tak małej miejscowości, aczkolwiek bardzo ambitnej miejscowości, temat, na którym bardzo nam zależało i tym bardziej nasza radość jest większa. Dziękuję. Myślę, że mają zaznaczone. Na każde jedno. Ostatnie spotkanie.